Kurnik to miasto lokowane w 1458 roku, a zespół zamkowo-parkowy jest pomnikiem historii. Ale dziś nie o nim. Wraz z Tatianą Sokołowską, radną województwa wielkopolskiego, udaliśmy się do Kurnika, gdzie powitali nas burmistrz Przemysław Pacholski i Jerzy Lechnerowski. Były burmistrz, dziś radny województwa. Z burmistrzem podpisałem umowę na dofinansowanie trzeciego etapu budowy promenady nad Jeziorem Kurnickim. Dotacja to 2 miliony złotych z budżetu samorządu województwa. Promenada imieniem Wisławy Szymborskiej, urodzonej w Kurniku, jest już w części gotowa. Prowadzi nas od ulicy Wodnej do wieży, z której rozpościera się widok na jezioro Kurnickie. Przechodzimy na zrewitalizowany plac browarowy, gdzie znajdziemy m.in. mały amfiteatr i skatepark, place zabaw, a nawet kosmos. Kończymy krótką wizytę w Kurniku, a Was zapraszam do odwiedzenia tego pięknego miasta, jednej z pereł Wielkopolski.